Tu właśnie normalna smuga kondensacyjna, szybko znikająca. Tak to wygląda, kiedy samolot zostawia za sobą smugę kondensacyjną, a nie chemtrails. Tak, to smuga kondensacyjna. Jak widzicie, on się tam zbliża do chemtrails zostawionych wcześniej przez inne samoloty. O, to jest naturalna, zwyczajna smuga kondensacyjna. Pozdrawiam z Przemyśla. A tam już chemtrails. I drugi tam leci, lecą naprzeciwko siebie. O, ten już ma dłuższą, zaraz zobaczymy. I to jest właśnie, bym się nie zdziwił, gdyby to był chemtrails. O, jeden leci, zostawia krótką. Drugi leci, ma troszeczkę dłuższą. Ale obserwujemy i patrzymy dalej, co się dzieje. O! Nie, ten też ma krótką. Tamten leci tam. Ten leci tu. To są właśnie krótkie, zwyczajne smugi kondensacyjne. Tak wygląda naturalna smuga kondensacyjna.